Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado, Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti, yo te lo juro, no te haré sufrir. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Enloquecer. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá pa' acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá, que paso un labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más, que va. Que fue, sé que te esperando que te busque, pero yo no soy más como tú te crees. Viene otro, igual la quiero. No creas que por tu amor yo me muero. Que hago el mundo por si algún día la veo. Claro, baby, yo sé que tú estuviste pa' mí, pero confíate en que mi corazón era pa' ti. Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá, que pase un labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más, que va. Que va, que va, que va, que va, que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar, que va. Y yo me iré después de Hej. No właśnie przyjechaliśmy do Santo Domingo. Okazało się, że wszystko jest otwarte do 18.
No i będziemy szukać coś, żeby coś zjeść jeszcze, nie? Bo jesteśmy tylko po śniadaniu i no może coś uda nam się jeszcze znaleźć. Na razie, hej. Witajcie kochani na kanale Michel Voyage. Dzisiaj troszeczkę będzie w programie. To jest nasz ostatni dzień. Trzeba się powoli żegnać z Dominikaną. Naprawdę wspaniały kraj. Są plusy i minusy tego kraju. No plusy to są na przykład takie, że jest ciepło cały rok. To są plusy, naprawdę. Jest tu rajsko jest. No. Plaże są wspaniałe tutaj, naprawdę. No. Piaseczek jest naprawdę, tak jak już tu Maciek wspominał wcześniej, jak puch. Chodzi się jak po puchu. Każda plaża inaczej oczywiście wygląda. Jeżeli chcecie zobaczyć inne, chcecie zobaczyć plaże, to macie we wcześniejszych odcinkach, bo dzisiaj nagrywam 13 odcinek, więc macie co oglądać. Całej wyspy, co do ludzi. No ludzie są ogólnie sympatyczni do rany przyłóż, tak jak się Maciek powiedział ostatnio. Pomagają sobie, no to jest naprawdę plus tego kraju, że ludzie sobie pomagają nawzajem. No. Mało ludzi sobie nawzajem pomaga, a tutaj naprawdę widać to na każdym kroku. Nawet nam oczywiście. Nawet nam też pomogli ludzie. No miłe to jest naprawdę ta pomoc, którą nam ludzie udzielali. Więc naprawdę jestem mile zaskoczony, że naprawdę jest kraj naprawdę bardzo otwarty. Oczywiście kobiety piękne. Co, słońce, plaże piękne. No, będzie mi brakowało tego kraju. Teraz, kochani, wam pokażę troszeczkę różnych ludzi, których spotkaliśmy w swojej drodze tutaj na Dominikanie. Tym razem to będą polska grupa. Więc zapraszam na sprawozdanie. Jestem Marek, jestem z Poznania. I na Dominikanie, a raczej w Dominikanie, bo koniec końców to jest państwo na wyspie. Tak więc mówi się, wy Dominikanie, najlepszy jest rum. A konkretnie rum, który się nazywa Brugal. Polecam. Jestem Bartek, jestem w Dominikanie drugi dzień. Jest super. Najbardziej podoba mi się rum z mlekiem kokosowym, prosto z kokosa. Polecam, najlepszy drink świata. A poza tym świetna pogoda, mimo przelotnych opadów i brak karolków w pokojach. Cześć, jestem Edyta. Jestem w Dominikanie trzeci dzień, chociaż tak jak mój mąż powiedział wcześniej, wydaje się jakbyśmy byli tu miesiąc. Poznaję ciągle nowych ludzi, poznałam już jednych na lotnisku, drugich w hotelu, a teraz poznałam właśnie Michela, czyli Michała naszego polskiego i zapraszam na jego kanał Michel Voyage. Także oglądajcie, subskrybujcie. Chłopaki zapuścili się do faweli, ja bym nigdy tam nie poszła, oglądałam to tylko z góry, z takiego funikulara, ale generalnie możecie to zobaczyć wszystko na kanale. Pozdrawiam, pa! No cześć, jestem Diana. Słuchajcie, jesteśmy tutaj właśnie w Santo Domingo, Stopino Polaco. Wjeżdżamy sobie stolicę Republiki Dominikany i jutro płyniemy na saunę. Przyjechaliśmy z Puerto Plata, bo w Puerto Plata właśnie mieszkam od paru lat. Przyjechałam tutaj jako pilot wycieczek, pracowałam jako rezydent, ale w końcu przeszłam jednak na własną działalność i działamy z takim małym lokalnym biurem dominikańskim. Także zapraszamy do Puerto Plata. To jest troszkę mniej znana część Dominikany, północne wybrzeże, taka alternatywa dla Punta Cana, dla właściwie takiej konglomeracji hoteli. Puerto Plata troszkę bardziej kameralnie, bardziej dominikańsko. Jeździmy tam i po bliższej okolicy, i po dalszej właśnie, tak jak do stolicy, czy na saunę, na półwysep Samana można się wybrać. A w okolicy Puerto Plata mamy takie atrakcje, bardziej też dla aktywnych właśnie. Możemy się tu wybrać na wodospady. Jak myślicie, co tam na wodospadach? Ani nie spływamy pontonem, ani nie robimy tylko zdjęć patrząc z dołu, tylko z wodospadów po prostu skaczemy. Także idziemy razem z nurtem rzeki, zjeżdżamy ze zjeżdżalni. No po prostu jest taki udział własny duży w tej takiej przygodzie na wodospadach. Wybieramy się też na konie, jak się komuś marzyło na przykład galopować po plaży, to może sobie galopować po plaży w Puerto Plata. Także w Puerto Plata nawet początkujący galopują. Tu będziemy mieć akurat uczestników właśnie chętnych w najbliższych dniach na galopy. Także jak macie chęć zobaczyć taką Dominikanę z takiej troszkę innej perspektywy,
w małych grupkach kameralnych, to zapraszamy do Pino Polaco na Dominikan. Słuchajcie, i zapraszam do oglądania kanału Michel Voyage. Koniecznie trzeba się subskrybować, żeby być na bieżąco. I zapraszamy do lajkowania Michel Voyage.